Cześć! Zastanawiałeś się kiedyś, jak przebiega oddanie szpiku? To proste. Słuchaj, gdy już zdecydujesz się uratować komuś życie, zgłaszasz się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tam też otrzymasz odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba od 18 do 50 roku życia. Gdy już się zarejestrujesz i zostaniesz przebadany, zostaje Ci jedynie czekać na wezwanie. Przed samym zabiegiem przez 5 dni będziesz otrzymywał preparat, który uwalnia komórki macierzyste ze szpiku i wprowadza je do krwi obwodowej. W dniu zabiegu zostaniesz podłączony do urządzenia, które wyizoluje z Twojej krwi komórki macierzyste. Jest to ten sam aparat, za pomocą którego pobiera się na przykład płytki krwi. W skrócie wygląda to tak. Robione są dwa wkłucia. Jednym krew z komórkami macierzystymi jest pobierana, drugim wraca do Ciebie przefiltrowana. Po wszystkim wstajesz z fotela i idziesz do domu. Czasami sytuacja wymaga pobrania komórek z innego źródła. Wtedy do akcji wkracza talerz Twojej kości biodrowej, z którego możesz użyczyć odrobinę swojego szpiku kostnego. Ilość poboru zależy od tego, ile ważycie Ty i biorca. Średnio jest to 20 ml szpiku na kilogram masy Twojego ciała. W dniu oddania szpiku jesteś przyjmowany na oddział. Samo oddanie szpiku kostnego przebiega pod znieczuleniem ogólnym i trwa godzinę, najwyżej półtorej. Po wszystkim zostajesz na oddziale pooperacyjnym do wieczora lub następnego dnia. W przeciągu 2-3 tygodni Twój szpik wraca do normy, a gdzieś na świecie ktoś wychodzi z białaczki. Tak po prostu. Czujesz?